I co ja dostałem za to trzecie miejsce? To wyciągamy. W miarę tu czysto jest. Oczywiście pucharek za trzecie miejsce. Przynajmniej może chociaż jeden będę miał pucharek, żeby sobie postawić na półce. Co następnego dostałem? Dostałem oczywiście dyplomik. Dyplomik dostałem. No imię, nazwisko to nie będę zakrywał, bo na grupie na Facebooku, na którą oczywiście zapraszam i link jest na dole pod filmem. Więc no, jest Open Pro kategoria. Trzecie miejsce mi się udało wywalczyć. Najpierw wam pokażę nagrody, a potem omówię ogólnie całe te udział w tych zawodach. Na bogato dostałem spray z botula. To jest do filtrów, nie wiem ile kosztuje, nie sprawdzałem nawet na internecie, ale się przyda na pewno. Chociaż ja zawsze smaruję pędzlem, jeszcze nigdy nie używałem w sprayu, ale będę miał przynajmniej na testa. Co następnego tu mamy? Oczywiście to największe wyciągniemy. Poduszka! Poduszka taka... jakby się mówi, kempingowa, o, kempingowa poduszka. Mama już ją testowała, bo byli na jakiejś wycieczce z najmłodszą siostrą. I mówiła, że naprawdę zarąbista poduszka, więc jak będę gdzieś jeździł, na jakieś zawody gdzieś dalej albo coś, pod karczycho, żeby sobie podłożyć, albo ogólnie, na pewno się przyda. Fajna poduszka, podobno. Ja jeszcze nie testowałem, ale jak mama mówiła, że jest zarąbista, no to jej wierzę. Co tam następnego mamy? Mamy czapeczkę. O kurde. Ojej, to się wytnie. To się wytnie. Taką czapeczkę. Nie wiem, to jest chyba z jakiegoś sponsora, który sponsorował nagrody. Który sponsorował nagrody dla zwycięzców. Tam mamy dalej. Oczywiście. Żeby rozgrzać organizm. Drinkacz. Parę voltów pewnie ma. Soplicka. No. Następne, co mamy? Z Motorexa. To jest na jakieś klucze, wisiorek, albo ogólnie na jakieś klucze, albo na jakieś klucze. Kupię może za niedługo busa, to już będę miał zawieszkę z Foxa pod lusterko. I smyczki. Smyczka z lampy. I smyczka z MRF-a. No i tyle dostałem za trzecie miejsce. Po filmikach widzieliście, że jałem słabo. Ale wierzcie mi, odłożymy to na bok, ale wierzcie mi, szybko się nie wiadomo jak nie dało jechać. To coście widzieli z kamery mojej, było to naprawdę, to była ułamek tego jak pracowałem na tym motocyklu nogami. Ciężko było jechać, tor był wymagający, ogólnie nawierzchnia była wymagająca. Na początku 10 minut treningu był, wtedy była świeżo nawodniona ogólnie nawierzchnia i naprawdę opona się kleiła, było zarąbiście. Chociaż zaliczyłem glebę jedną, ale potem w dalszych częściach treningu to już było naprawdę było zarąbiście. Warunki się utrudniały. Nawierzchnia wysychała bliżej południa. Naprawdę coraz goręcej się robiło. Prażyło do słońca. No i pod spodem, na wierzchu była taka wierzchnia warstwa luźna, a pod spodem twarda nawierzchnia i opona się po prostu nie gryzła. Ślizgała się.
przez co trzeba było strasznie, naprawdę strasznie trzeba było uważać. Parę było takich momentów, że prawie zrobiłem 180, 180 prawie zrobiłem, ale udawało mi się odratować, po prostu było tylko spuszczanie z gazu, odbicie nogą i maneta do końca i dawało się jeszcze wyjść z tego, ale było czasami naprawdę ciężko i blisko gleby. I głównym postanowieniem w tych zawodach było to, żeby ogólnie zakwalifikować się, w ogóle żeby się zakwalifikować do klasy pro. Tak teoretycznie to mógłbym pojechać sobie na spokojnie i zakwalifikować się do klasy Opent po prostu. Pojechałbym sobie spokojnie, zakwalifikowałbym się do klasy Open, a potem bym cisnął i zajął jakieś tam ładne miejsce na podium. Ale naprawdę mogę wam powiedzieć teraz z ręką na sercu, że miałem postanowienie takie: zakwalifikować się do klasy Pro, nagrać uczciwy materiał. Nie żeby polować na pucharki, o tak wam to powiem. Bo jeździła z nami 190, ona była akurat tak jakby w osobnej klasie. No i wiadomo, no ze 190 to za bardzo się nie dało rywalizować. 20 parę koni, silnik, naprawdę odejście miało ładne. Pit by Rider niestety, no pech go spotkał. Zatkał mu się gaźnik i motor odmówił mu posłuszeństwa, ale jako tako dojechał. Udało mu się ukończyć wyścig. Motor się spisał, zawieszenie naprawdę się też rewelacyjnie spisało. Z przodu mam troszeczkę za gęsty olej w lagach i trochę mi biło po rękach, ale i tak jeszcze nie było tragicznie. Zawody były naprawdę, naprawdę zarąbiste. Jedne z lepszych, na których byłem, czyli drugie. Drugie zawody, na których byłem. We wrześniu podobno mają być znowu tam zawody. Więc prawdopodobnie tak samo będę na tych zawodach w Rzeszowie we wrześniu. Może jak ktoś mnie ogląda, będzie się w tym we wrześniu wybierał, się spotkamy. Dobra organizacja. No i cóż, no było naprawdę, naprawdę super. Tyle pewnie jak zawsze w połowę zapomniałem powiedzieć. Przeciągnąłem ten filmik dużo z mojego pitolenia, ale no wierzcie mi, zgadania za dobry to ja nie jestem. Dziękuję wam wszystkim oczywiście tak samo za 7500 już subskrypcji będzie prawie. Dziękuję wam za to, że mnie tak wspieracie lajkami, komentarzami, ogólnie subskrypcjami. Że na grupie na Facebooku jest tyle osób, taka aktywność, jestem bardzo zadowolony. Widzę, że ta grupa żyje swoim życiem. Jak nie dołączyłeś do grupy na Facebooku, zapraszam cię oczywiście, link na dole pod filmem, przypomnę. Możecie wbijać, szukacie jakichś porad co do pitów, chcecie kupić jakiegoś pita używanego, sprzedać używanego pita. Jest to zarąbista grupa dla was. Co? A ja się będę z wami żegnał. No. Nagrody takie, a nie inne. No. Wszystko zależy od sponsorów, od zawodników. Bo im więcej nas będzie brało udział w danych zawodach, tym będą lepsze nagrody. Po prostu to wszystko zależy od tego, jaka jest jakie jest zainteresowanie tym sportem. Nim będzie nas więcej, tym więcej będzie sponsorów się chciało reklamować na takich zawodach. Będą sponsorować po prostu nagrody. Będą te nagrody z roku na rok coraz lepsze. Jak będzie nas przybywać, będziemy jeździć na te zawody, będziemy brać w nich udział. Wierzcie mi, nagrody będą. Zabawa będzie jeszcze lepsza, rywalizacja będzie jeszcze lepsza. I czego chcesz więcej? Materiały na filmiki też będą coraz to lepsze i ta odmiana sportu po prostu na tych piździkach malutkich, na pitbajkach, myślę, że też stanie się bardziej powszechna w Polsce. Ja myślę, że nie zrezygnuję z pitbajku, bo naprawdę mi się fajnie jeździ. Dobra, to ja się z wami żegnam, nie będę przedłużał. Widzimy się, mam nadzieję, jak najszybciej w kolejnym z odcinków.
reszta youtuberów, motorboysy, nie motorboysy, kurde, Chucky BTR i reszta, wrzucajcie filmiki na YouTube'a. Nie mam co oglądać, pewnie widzowie tak samo nie mają co oglądać. Wrzucajcie filmiki, bo normalnie czepie mnie, naprawdę czepie mnie, nie mam co oglądać. Dobra, a my się żegnamy, mam nadzieję, że coś wrzucą więcej, będziemy mieć co oglądać. A ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, na razie, trzymajcie się, hej.